Dzień dobry Państwu. Agresywny wirtual Kremla, ponieważ to nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Chodzi mi o działania Moskwy, przede wszystkim sieci internetu, o działania na polu wojny informacyjnej. W sowieckim KGB, tak zwanym zarządzaniem postrzeganiem, to jest bardzo ładny eufemizm, czyli dezinformacją, urabianiem elit rządzących i opinii publicznej, szkalowaniem ludzi i generalnie praniem mózgów zajmowała się służba A. To wywodzi się od terminu aktywne mieroprijatia, czyli środki aktywne. I służba A była uznawana za bardzo istotny element w strukturze pierwszego zarządu głównego KGB, czyli wywiadu zagranicznego. W każdej rezydenturze każdy oficer operacyjny pionu PR, Politycheskaja Rozwiedka, czyli wywiad polityczny, musiał 1/4 czasu pracy poświęcać na działania obejmujące sterowaniem świadomością społeczną. Proszę sobie policzyć. Było dużo, przeszło kilkadziesiąt rezydentur, o ile nie więcej. Do tego każdy oficer pionu PR, do tego 1/4 jego czasu. Czyli to jest jeden z najważniejszych, najistotniejszych problemów, z którym wywiad polityczny Związku Sowieckiego się zajmował tym problemem. Największym problemem było dotarcie do odbiorców dla tych oficerów kadrowych działów PR, pionu PR. Chociaż personel kadrowy i agenturę służby A szacowano na 15 tysięcy osób, to jednak światowa opinia publiczna nie poddawała się sowieckiej propagandzie. Produkowane w Związku Sowieckim wydawnictwa i nadawane z Moskwy programy radiowe traktowane były nieufnie. Gazety na ogół podejrzliwie traktowały materiały agencji TASS i Nowosti, chociaż ich serwis odbierały setki redakcji. Dziennikarze, z wyjątkiem sprzedawczyków, umiejętnie odsiewali jednak prawdę od preparowanego kłamstwa. Upadek Związku Sowieckiego i sieciowa rewolucja zmieniły radykalnie warunki rozpowszechniania wszelkich form dezinformacji. Samozadowolenie Zachodu ze zwycięstwa w zimnej wojnie, gwałtowne poszukiwanie dywidendy pokojowej, czyli robienie interesów na byłych ziemiach sowieckich na spółkę z funkcjonariuszami KGB oraz polityka resetu rozbroiły Zachód. Ze służb specjalnych zwolniono wyspecjalizowanych analityków, z uczelni odeszli tzw. sowietolodzy, w redakcjach podjęło pracę nowe pokolenie dziennikarzy, które uwierzyło, że Rosja jest inna niż Sowiety. Z drugiej strony w Moskwie zrzucenie gorsetu sztywnej komunistycznej ideologii pozwoliło wspierać na różne sposoby, zazwyczaj dyskretnym zastrzykiem finansowym, ugrupowania i ludzi o całkiem przeciwstawnych poglądach. I tak obecnie Kreml wspiera ugrupowania lewicowe i skrajnie lewicowe, tak jak to czyniono za czasów sowieckich. Ugrupowania skrajnie prawicowe, zielonych obrońców środowiska wszelkiej maści, organizacje dewiantów seksualnych, antyglobalistów i wszelkich antysystemowców. A jednocześnie Rosja wprowadza zaufanych ludzi do światowej elity finansowej, czyli i z tej strony, i z tej strony. Na procesy te nałożył się galopujący rozwój internetu, który następcom funkcjonariuszy służby A dał niebywałe możliwości zarządzania postrzeganiem. Internet pozwala bowiem na bezpośrednie dotarcie do odbiorcy bez udziału mniej lub bardziej wyrobionego pośrednika w postaci dziennikarza zagranicznej organizacji medialnej. Jedyny kłopot w tym, jak zanęcić odbiorców do zapoznania się ze spreparowanymi treściami. Co więcej, w internecie odbiorca samodzielnie szuka informacji i opinii. Jeśli znajdzie sam, to bardziej jest skłonny w nie uwierzyć niż w przypadku treści podsuwanych. Nikt bowiem nie jest chętny do przyznania, że dał się naiwnie oszukać. Tymczasem Rosja kłamała, kłamie i będzie kłamać. Carska, sowiecka, putinowska, bez różnicy.
Carska była stosunkowo mało nachalna. Sowiecka dbała, ażeby kłamliwa nadbudowa była oparta na prawdziwej bazie. Natomiast putinowska jest cynicznie bezczelna. Chcesz, wiesz, nie chcesz, nie wiesz, znajdą się tacy, co uwierzą i jak pudło rezonansowe będą rozpowszechniać kłamstwa dalej, głównie w internecie. Współczesna Rosja zmilitaryzowała kłamstwo, uczyniła z kłamstwa oręże, czyniąc z niego bezkrwawą broń w realizacji swych dążeń imperialnych. Profesor Mark Galeotti z New York University podzielił rosyjskie działania zaborcze w sferze zarządzania postrzeganiem na trzy etapy. Pierwszy etap to zakłócanie i paraliżowanie systemu społecznego komunikowania się przeciwnika. Moskwa czyni to wykorzystując jawne lub tajne wykupywanie lokalnych mediów, blokowanie lokalnych portali informacyjnych i publicystycznych, terroryzowanie redakcji i dziennikarzy procesami sądowymi. Drugi etap to rozchwianie poznawcze i demoralizacja obywateli oraz elit polityczno-społecznych atakowanego kraju poprzez wprowadzanie do informacyjnego obiegu sprzecznych informacji i opinii, wabienie ekspertów i przekształcanie ich w świadomą lub nieświadomą agenturę wpływu, zapraszając ich do udziałów organizowanych przez siebie lub przez promoskiewskie słupy i prestiżowo wyglądających lub rzeczywiście prestiżowych konferencjach naukowych, a także korumpowanie ekspertów różnych krajów dostępem do liczących się i znanych przedstawicieli najwyższych szczebli elity władzy z Putinem włącznie. A poza tym kampanie dezinformacyjne. Finalnym etapem jest przejęcie struktur kierowania atakowanym państwem lub grupą państw poprzez podstępne wprowadzanie i rozdmuchiwanie podziałów politycznych zgodnie z rzymską zasadą dzieli rządź oraz kupowanie wpływów politycznych. W realizacji swych imperialnych ambicji Kreml odwołuje się do kłamstwa, dezinformacji i dywersji informacyjnej, ponieważ działają one i przynoszą korzystne z punktu widzenia Kremla rezultaty. Te wszystkie trzy elementy, czyli kłamstwo, dezinformacja i dywersja informacyjna, funkcjonują, a wobec tego Kreml z nich korzysta. Przykładem może być niezmiennie wysokie poparcie społeczne dla Putina wewnątrz Rosji, które nie spadło nawet po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu pasażerskiego. Wizerunkową katastrofę osłonięto wówczas w Rosji informacyjną mgłą, rozpowszechniając cały szereg zmanipulowanych informacji od pozornie wiarygodnych po cynicznie kłamliwe. I tak mieliśmy wersję. Samolot malezyjski został zestrzelony przez Ukraińców. Były dwie wersje tego. Wedle jednego wariantu przez pocisk wystrzelony z myśliwca, wedle innego wariantu przez pocisk wystrzelony z ziemi, ale to i Ukraińcy zrobili. Samolot został zestrzelony przez Amerykanów, by zdyskredytować Rosję. To jest kolejna wersja. Na pokładzie eksplodował ładunek wybuchowy. Samolot nie został w ogóle zestrzelony, tylko spadł sam. Maszyna leciała z Amsterdamu na autopilocie i w odpowiednim momencie silniki zostały wyłączone. No i ostatnia taka wersja, już najbardziej, nazwijmy to, demonstracyjnie kłamliwa. Na pokładzie samolotu nie było ludzi, tylko gnijące zwłoki. To jest cytat z komunikatu. W zarządzaniu postrzeganiem Rosja wykorzystuje przede wszystkim telewizję, radio oraz internet, ponieważ są to media najsilniej oddziaływujące na emocje, a jednocześnie stosunkowo ulotne. Wprawdzie w internecie nic nie ginie, nawet po skasowaniu oryginału, ale stosunkowo łatwo jest ukryć skompromitowaną fałszywkę w gąszczu różnych informacji i komentarzy. Ponadto większość Rosjan czerpie informacje z oficjalnej telewizji moskiewskiej, a ta kontrolowana jest przez Kreml. Tylko niewielki procent Rosjan ma dostęp do alternatywnych źródeł informacji i, co bardzo ważne, zadaje sobie trud korzystania z nich. To w Rosji.
Natomiast platformą, która przekazuje odbiorcom zagranicznym bardziej wiarygodne fabrykacje, zazwyczaj opatrzone komentarzem i wyjaśnianiem i wyjaśnieniami tak zwanego eksperta, jest telewizja Russia Today, której ostatnio zmieniono szyld na bardziej dyskretną nazwę RT. Roczny budżet tego kanału informacyjnego wynosił latem ubiegłego roku około 300 milionów dolarów i miał zostać przed końcem ubiegłego roku zwiększony o ponad 40%. Zasięg oddziaływania RTTV jest potężny. Ponad 600 milionów telewidzów na całym świecie, odbiór w przeszło 3 milionach pokoi hotelowych. Kanał RT na YouTube jako pierwszy kanał informacyjny w sieci przekroczył w 2013 roku miliard wejść. Strona RT na Facebooku szczyci się ponad milionem lajków. RT nadaje swój program po rosyjsku, angielsku, hiszpańsku, niemiecku, francusku i arabsku. Czyli zasięg oddziaływania olbrzymi. W 2013 roku przejęła kontrolę nad rozgłośnią radiową Głos Rosji oraz nad agencją prasową Nowosti, uznawaną przede wszystkim w sowieckich czasach, za bardziej wiarygodną niż oficjalna agencja TASS. I w sumie Russia Today to dzisiaj potężna globalna sieć informacyjna. Uruchomiona w 2005 roku telewizja miała początkowo za zadanie ukazywać prawdziwe oblicze Rosji w konfrontacji z, jak to mówiono, informacyjną i propagandową inwazją Zachodu, ale począwszy od ataku na Gruzję w 2008 roku, informacje z życia wewnętrznego Rosji były i są coraz bardziej ograniczane na rzecz wiadomości ukazujących w złym świetle Stany Zjednoczone i generalnie Zachód, a w dobrym politykę zagraniczną Rosji, a przede wszystkim Władimira Putina. Wiadomość o międzynarodowych poczynaniach prezydenta i ministra spraw zagranicznych Ławrowa publikowane są z miejsca na liście tytułów najważniejszych informacji. Na portalu Russia Today po prawej stronie jest skrót najważniejszych informacji. Cokolwiek bąknie Putin lub Ławrow, to jest to natychmiast tam publikowane w tym skrócie najważniejszych informacji. Tam jest od razu wiadomość. Wczoraj były dwie wiadomości o Putinie i jedna o Ławrowie. Na chyba 7 informacji, które tam się mieszczą w tym skrócie wiadomości najistotniejszych. W warstwie publicystyczno-komentarzowej RT specjalizuje się w prezentowaniu i promowaniu wszelkich teorii spiskowych i upatrywaniu w wydarzeniach międzynarodowych ukrytej ręki amerykańskiej CIA, brytyjskiego MI6, czyli wywiadu, lub izraelskiego Mossadu. Wiadomości o matactwach CIA i MI6 adresowane są głównie do odbiorców w krajach rozwijających się i zachodnich środowiskach skrajnie lewicowych. Wiadomości o przeniewierstwach Mossadu adresowane są do środowisk prawicowych. W sumie działania te mają powodować rozchwianie informacyjne i ograniczyć możliwości samodzielnej, trzeźwej oceny rzeczywistości. Są przy tym często agresywne do tego stopnia, że w proteście przeciwko wybielaniu aneksji Krymu i fałszywemu prezentowaniu strony ukraińskiej w marcu ubiegłego roku demonstracyjnie przed kamerami na antenie zrezygnowała z pracy popularna anglojęzyczna prezenterka Liz Wahl. Telewizja RT podaje wiadomości prawdziwe, wiadomości propagandowo podkolorowane, informacje zmanipulowane tak, że wydają się prawdopodobne, dezinformacje, ale takie, które ludzie chcieliby usłyszeć, i tylko z rzadka RT podaje informacje sfabrykowane, czyli wierutne kłamstwa. Rozpowszechnianiem takich wierutnych kłamstw zajmuje się przede wszystkim armia troli. Jedna z jej zapewne wielu redut mieści się w Petersburgu w trzypiętrowym współczesnym biurowcu przy ulicy Sawuszki na 55 w dzielnicy Przymorska i działa pod szyldem Agencji Badań Internetowych. Ośrodek zdemaskowała Ludmiła Sawczuk,
która pracowała w agencji przez kilkanaście tygodni, a kiedy odeszła, zaskarżyła pracodawcę do sądu pracy o wypłatę zaległego wynagrodzenia, wydanie świadectwa pracy i uregulowanie jej świadczeń ubezpieczeniowych. Sąd orzekł 17 sierpnia bieżącego roku, czyli całkiem niedawno, miesiąc temu, że agencja rzeczywiście dopuściła się naruszeń prawa pracy i przyznała Ludmile Sawczuk symboliczne odszkodowanie w wysokości 1 rubla. Orzeczenie sądu jest mniej istotne niż przebieg procesu, który ujawnił, jak działa rosyjska fabryka troli i potwierdził, że instytucje takie rzeczywiście istnieją. Agencja z Petersburga werbowała kandydatów na troli, ogłaszając w prasie, że poszukuje redaktorów tekstów i menadżerów zawartości. Już sam ten drugi redaktor tekstu, no to jest normalna dziennikarska funkcja. Natomiast menadżer zawartości, to już wiadomo, że to będzie sterowanie zawartością tego tekstu, zawartością informacyjną. Proponowane wynagrodzenie było wyższe niż średnie. Zmiana wprawdzie trwała 12 godzin, ale po 2 dniach pracy oferowano 2 dni wolne. Podstawowe płatne gotówką, wyłącznie gotówką, wynagrodzenie Ludmiły Sawczuk wynosiło 33 ruble, tysiące rubli miesięcznie plus premie po kilka tysięcy rubli. W sumie to było bardzo dobre wynagrodzenie, nawet jak na warunki zachodnie. Zeznań sądowych Ludmiły Sawczuk oraz informacji byłych pracowników Agencji Badań Internetowych wynika, że szychta rozpoczynała się od połączenia z siecią internetu poprzez uniemożliwiające identyfikację serwery proxy. Potem profesjonalny troll pobierał zadanie techniczne, czyli listę tematów przydzielonych na dany dzień przez kierownictwo agencji. Były to informacje zaczerpnięte z rosyjskich i międzynarodowych serwisów prasowych oraz wytyczne, w jakim klimacie należy je komentować. Przykładowo, informację o przesłaniu przez Putina prezydentowi Francji Hollande'owi kondolencji po zamachu na redakcję Charlie Hebdo należało komentować w duchu. Władimir Putin wysłał depeszę natychmiast, nie bacząc na złe stosunki Rosji z Zachodem. Przywódca Rosji zawsze opowiadał się przeciwko terroryzmowi i agresji. Dzięki jego inicjatywom liczba aktów przemocy w Rosji dramatycznie spadła. I w tym klimacie należało pisać wiadomości, posty na blogach, takie wejścia, komentarze pod innymi wiadomościami i tak dalej, i tak dalej. Dzienna norma trolla wynosiła 5 postów politycznych, 10 postów apolitycznych, 150 do 200 komentarzy pod postami kolegów troli, co ma tworzyć wrażenie dużego zainteresowania treścią. W ten sposób, że jeden troll pisał jakiś na jakimś blogu i umieszczał post, a następni z tego samego zespołu troli wpisywali się pod różnymi pseudonimami, wpisywali się pod tym, że to niby dyskusja jest. I to jest duże zainteresowanie i tym postem się interesuje. W związku z czym ta liczba tych wpisów pod komentarzy do tego postu rosła, rosła, rosła i pozorowało to, jak ktoś w ogóle niezorientowany wchodził, że przeczytał treść, zobaczył na komentarze, o cholera, tutaj coś się dzieje, tu jest jakaś dyskusja. Dyskusja była cała z Petersburga. Dzienna norma, to już mówiłem, posty apolityczne stworzonych przez siebie blogach pod pseudonimami mogły dotyczyć i mogą nadal dotyczyć, bo przecież agencja nadal funkcjonuje, dowolnego interesującego tematu, ale od czasu do czasu muszą w nich pojawiać się jakieś akcenty polityczne, coś na przykład o faszystach na Ukrainie, jakaś negatywna uwaga o prezydencie Obamie, lub o sodomii szerzącej się w Unii Europejskiej. Ludmiła Sawczuk prowadziła blog kulinarny, pozorowała emerytowanego wojskowego, to są już drugi jej blog, a także wróżkę o barwnym imieniu Cantadora, trzeci jej blog. Wróżka przepowiadała, co się wydarzy i jaka będzie pogoda, ale od czasu do czasu wtrącała coś o zabarwieniu politycznym. Na przykład, że wpatrując się w swoją kryształową kulę,
zobaczyła koleżankę z Ukrainy, która chciała wyjechać do Rosji. Kantadora lamentowała, że ukazujące się w kuli obrazy z Ukrainy pełne są ruin, śmierci i ludzkiego bólu, które niosą bombardowania lotnicze i ostrzał artyleryjski. Na szczęście siły wyższe zapewniły ją, że uciekinierzy z Ukrainy znajdą nowe miejsce do życia, bardziej przyjazne i bezpieczne. W domyśle, że w Rosji. Ukraina jest jednym z głównych tematów zadań technicznych, czyli tych list, które każdy troll pobiera codziennie rano, zaczynając szychtę lub po południu zaczynając szychtę. W trakcie wydarzeń na kijowskim Majdanie pisano, że dla podtrzymania rewolucji protestującym podawano gorącą herbatę zaprawioną narkotykami. Każde błoto rzucone na prezydenta Poroszenkę jest mile widziane przez przełożonych w agencji. Można też swobodnie pisać o ukraińskich faszystach i zbrodniach wojsk ukraińskich. Nie można natomiast w żadnym wypadku napisać jakiegokolwiek dobrego słowa o rządzie ukraińskim lub złego słowa o Donieckiej Republice Ludowej albo Ługańskiej Republice Ludowej. W fabryce troli panuje surowa dyscyplina. Pod żadnym pozorem nie wolno nikomu ujawnić, gdzie się pracuje. Nawet najbliższym. Jeżeli ktoś bardzo natarczywie pyta, należało wyjaśnić, że w firmie sprzedającej materiały biurowe. Wejścia do budynku pilnuje skrupulatna ochrona. Każde spóźnienie do pracy, niewyrobienie normy lub użycie nieodpowiedniego sformułowania karane jest potroceniami z wynagrodzenia. Są też i premie. Za pracę w weekendy lub w dni wolne, za szczególnie atrakcyjne i sprytnie spreparowane teksty oraz za dużą liczbę czytelników wpisów na blogu. Pracownicy fabryki troli pracowali w salach liczących po około 20 stanowisk, a kontakty z kolegami z sąsiednich sal były niemile widziane. Społeczność profesjonalnych fałszerzy, rzeczywistości była podzielona na swoiste kasty. Do najwyższej należeli ci, którym z racji znajomości języka i sprawdzonej lojalności dopuszczono do komentowania wpisów pod materiałami umieszczanymi na zachodnich portalach informacyjnych, głównie w języku angielskim. Dlaczego ja tak szczegółowo o tej fabryce troli mówię? Albowiem jest to odbicie struktur zwyczai, jakie były w KGB. Podziału na ściśle odseparowane grupy, podziału, że nie wolno się, dyscyplina. Te wszystkie elementy były wewnątrz KGB i tak samo wewnątrz GRU, jak Państwo czytają, albo, a wszystkim polecam Akwarium i wszystkim polecam książki w ogóle Suworowa, a w zasadzie cztery, których jest najwięcej o przejmowaniu i o właśnie wojnie informacyjnej. I o pracy służb. To jest Akwarium, to jest Specnaz, to jest Kontrola. To są trzy książki, które są rzeczywiście najbardziej interesujące z tego punktu widzenia poznania wnętrza rosyjskich służb. Bo tutaj się niewiele zmienia. To jest tak samo jak Rosja kłamała, kłamie i będzie kłamać, tak samo ich służby są w zasadzie kopią służb poprzedniej generacji, to bez względu na to, jaki jest system w Rosji. KGB była kopią NKWD, NKWD kopią ochrany, obecne służby są kopią KGB. Po zdemaskowaniu petersburskiej fabryki troli rozpowszechniano informację, że agencja została zamknięta, ale była to kolejna fałszywka. 17 sierpnia, czyli miesiąc temu, korespondent brytyjskiego dziennika Guardian policzył, że między 7.30 a 10.45 rano do budynku weszło 294 młodych ludzi. Jednym z wchodzących był Oleg Wasiliew, określany przez byłych pracowników jako szef Agencji Badań Internetowych. Obok działań propagandowych i dezinformacyjnych rosyjskie trole prowadzą także operacje mające charakter klasycznych dywersji informacyjnych. Wykorzystują do tego nie tylko internet, ale również operatorów telefonii komórkowej.
dane adresowe i numery telefonów zostały zapewne wykradzione wcześniej przez hakerów i są używane w kampaniach obliczonych na wywołanie strachu, zamieszania i sparaliżowanie lokalnych władz i różnych służb komunalnych. Kilka dni temu, chyba tydzień temu mniej więcej, w Finlandii opublikowano taki raport o działaniach hakerów i o stopniu ataków i rozmiarach ataków hakerskich i wykradania danych osobowych z różnych krajów Europy, w ogóle generalnie z różnych krajów, ale przede wszystkim z Europy i przede wszystkim z tego pasa, że tak powiem, dzielącego Europę Zachodnią od Rosji dzisiejszej. Nie padło tam w tym całym raporcie olbrzymim, nie padło, że to jest dzieło hakerów rosyjskich, ale i że wytropiono to aż do Rosji, natomiast no, z komentarzy, z ocen to jasno wynika, że pierwszym podejrzanym jest Rosja. Najczęstszym obiektem dywersyjnych ataków rosyjskich są Stany Zjednoczone, które uważane są w Moskwie nadal za głównego przeciwnika. Pod tym względem od czasów KGB nic się nie zmieniło. Ofiarą dywersyjnego ataku padli m.in. mieszkańcy i władze gminy St. Mary w stanie Louisiana. Wielu mieszkańców gminy, w której znajduje się kilkanaście zakładów chemicznych i przeróbki gazu ziemnego, otrzymało rankiem 11 września w ubiegłym roku alarmujące SMS-y ostrzegające przed chmurą toksycznego gazu. Chować się w domach. Dalsze informacje w lokalnych mediach i na stronach columbiachemical.com. Równolegle w Twitterze, aż się kotłowało. Na setkach kont pojawiły się alarmujące wieści i budzące grozę zdjęcia. Potężna eksplozja słyszalna na kilometry w zakładach chemicznych w Centerville w Luizjanie. Zdjęcia ukazywały płonące instalacje fabryczne, a na wideo pochodzącym ponoć z kamery na stacji benzynowej widać było dramatyczny moment eksplozji. Na innych filmach wideo gęste chmury dymu unosiły się nad linią drzew. Pod hashtagiem Columbian Chemicals roiło się od wstrząsających relacji naocznych świadków. Twitterowe konta dziennikarzy od Luizjany po Nowy Jork pełne były alarmujących wieści, pytań o skalę katastrofy, zdjęć i filmów, włącznie ze screenshotem z portalu CNN z wiadomością o eksplozji. Chyba jedynymi tego ranka, którzy nie mieli pojęcia, co stało się naprawdę, była dyrekcja i załoga zakładów Columbia Chemicals w gminie St. Mary oraz lokalne służby ratownictwa chemicznego. Żadnej katastrofy bowiem nie było. Screenshot, filmy wideo, zdjęcia, relacje świadków oraz rozsyłane instrukcje alarmowe – wszystko było fałszywe, wszystko było spreparowane. Obawy mieszkańców udało się opanować w ciągu 2 godzin, ale odpowiedź na pytanie, kto chciał wywołać panikę, nie była łatwa. Z pewnością byli to fachowcy, bowiem przygotowali nawet dokładne kopie lokalnych stacji telewizyjnych i gazet, portali lokalnych stacji telewizyjnych i gazet, na których umieszczali sukcesywne komunikaty i mrożące krew w żyłach wiadomości. Atak na społeczność gminy St. Mary nie była jedynym odnotowanym w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku atakiem internetowym. Około połowy grudnia pod hashtagiem Ebola in Atlanta pojawiły się informacje i zdjęcia świadczące, że w mieście odnotowano przypadki tej straszliwej choroby. Niemal równolegle pod hashtagiem Shocking Murder in Atlanta pojawiły się wiadomości o zestrzeleniu przez policję czarnoskórej kobiety. Wiadomościom towarzyszyły marnej jakości wideo dokumentujące ponoć zdarzenie wraz z nagraniem komentującego świadka. Ponieważ władze amerykańskie milczały, próbę wyjaśnienia, kto jest siewcą paniki, podjęli internauci. I tutaj się kłania kontrwywiad obywatelski. To jest, że tak powiem, to, co za chwilę przedstawię Państwu, to jest właśnie przykład prowadzonego dobrze kontrwywiadu obywatelskiego.
Szybko internauci ustalili, że wiele kont twitterowych zaangażowanych w operację Columbia Chemicals powtórzyło się w przypadku eboli w Atlancie. Wyglądało na to, że sprawcami obu fałszywych alarmów jest ta sama grupa ludzi. Żmudne dochodzenie i przesianie materiału zhakowanego przez grupę Anonymous International z kont kremlowskiej wierchuszki, a potem śledzenie powiązań między pseudonimami oraz kontami na Twitterze, Instagram i wpisami na blogach i portalach doprowadziło do Petersburskiej Agencji Badań Internetowych, mieszczącej się w tym samym budynku prokremlowskiej Federalnej Agencji Informacyjnej, a także do ludzi z ekipy Władimira Putina. Czyli można znaleźć, którędy przebiega, że tak powiem, jak przebiegają powiązania troli. I znowu odsyłam do Witi Suworowa i do jego książki Kontrola, gdzie jest dokładnie opisane, w jaki sposób należy budować i jakie wnioski można wyciągnąć z dokładnej analizy powiązań i z dokładnej analizy kontaktów jednych ludzi z drugimi. Tam to jest bardzo ładnie, bardzo barwnie opisane. Bohaterka tej powieści właśnie przeprowadza taką analizę w specjalnym ośrodku, specjalnej grupy podległej tylko i wyłącznie Stalinowi. Militaryzacja informacji oraz rozmach rosyjskiej kampanii kłamstw, dezinformacji i dywersji informacyjnej sprały mózgi Rosjan i zaskoczyły Zachód. Byli pracownicy fabryki troli ze smutkiem stwierdzają, że w rozmowach ze znajomymi, krewnymi i kolegami ze zdziwieniem odkrywali, że powtarzają oni sfabrykowane fakty i tezy, które wyszły z ich fabryki. Natomiast zachodnie i polskie media dość często działają właśnie jak pudła rezonansowe, powtarzając opracowane w Moskwie zmanipulowane lub wręcz sfabrykowane wiadomości. I to jest, proszę Państwa, co, jak wygląda atak troli i jak wygląda agresywny wirtual Kremla. A teraz, czy można z nim walczyć? Tak, można, proszę Państwa, jak najbardziej. Ale do tego jest potrzebne sporo różnych środków. I na szczeblu państwowym na przykład powinno się utworzyć, rozsądne państwo powinno utworzyć na przykład fundusz chroniący, czy fundację, chroniącą dziennikarzy, którym się będzie, dziennikarzy, zwłaszcza dziennikarzy śledczych, których się będzie straszyło i którym grożą procesy o zniesławienie. Bo w ten sposób dziennikarze śledczy będą pełnić funkcję społecznego kontrwywiadu. Ale tak to się boją, dlatego, bo jeżeli kogokolwiek tkną, no to od razu będzie proces o zniesławienie, olbrzymie odszkodowanie, już nie mówiąc o kosztach takiego prowadzenia takiego procesu. Wobec czego tego redakcję nawet nie będzie stać na finansowanie takiego procesu w obronie swojego dziennikarza. Ale gdyby było wiadomo i gdyby nawet było wiadomo, że jakaś fundacja będzie wspierała takiego dziennikarza, to ktoś się nad takim procesem będzie zastanawiał, czy to rzeczywiście warto. Straszak procesów o zniesławienie, o naruszenie dobrego imienia kogoś, osoby prywatnej lub instytucji, jest niesłychanie hamujący dochodzenie do prawdy. To jest jeden element. Drugi element to jest właśnie prowadzenie kontrwywiadu obywatelskiego, to znaczy tworzenie, popieranie, bo ja nie mówię już o sponsorowaniu, ale popieranie grup obywatelskich i internautów, którzy przeprowadzą takie wnikliwe badania, jak to w przypadku tutaj, które przeprowadziła grupa internautów amerykańskich w przypadku tego dywersji w Atlancie i dywersji w Luizjanie. Więc to jest drugi taki sposób, bo nie
bo jest to możliwe. Jest możliwe śledzenie, jest możliwe znalezienie. Trzeci taki sposób to jest korzystanie z różnych źródeł informacji oraz sprawdzanie. Sprawdzanie, jeżeli coś nam śmierdzi, jeżeli coś jest podejrzane, to jest sprawdzanie, sprawdzanie i jeszcze raz sprawdzanie. W różnych źródłach informacji, czy to jest rzeczywiście coś się zdarzyło. Jeżeli ktoś w tej Luizjanie usiłował sprawdzić na portalu tegoż ranka, usiłował sprawdzić na portalu lokalnej gazety, to trafiał na ten portal, który był klonem prawdziwego. Ale jeżeli by usiłował sprawdzić gdzie indziej, to by się okazało, że nie ma tam takiej wiadomości. Jeżeli żadnej wiadomości, a przecież o takiej eksplozji powinna być wiadomość natychmiast. Jeżeli ktoś zobaczył tę stronę CNN-u, to mógł sprawdzić w CNN-ie. Takiej wiadomości nie było. To po prostu została zmanipulowana, bardzo zgrabnie, bardzo dobrze, zmanipulowana strona i potem zrobiony jak gdyby screenshot i wysłany do internetu. Jak ten pierwszy człowiek, który uruchomił, nazwijmy to, śledztwo, to wpadł na bardzo prosty pomysł. Jeden z komentatorów, który był na filmie z tej katastrofy rzekomej w Luizjanie, miał dziwny akcent w języku angielskim. Bardzo chciał udawać Amerykanina i mieć amerykański akcent, ale mu wyszło coś takiego, jakby miał australijski, ale też niedokładnie australijski. I facet to zapamiętał. I potem, kiedy słuchał tego i o tej Atlancie, to jeden ze świadków nagranych i przedstawionych, że on jest tam świadkiem i on to w ogóle te przypadki widział, tej eboli, to miał ten sam akcent. Wobec czego na tym akcencie, po tym akcencie zaczął mieć wątpliwości, aha, te dwie sprawy są powiązane, no bo w jednej niemożliwe, żeby facet był i tu, jednocześnie świadkiem. Więc to jest powiązane. Jeżeli jest powiązane, no to należy szukać dalej. No i po nitce do kłębka. Zresztą należy też właśnie, to jest jedna z rzeczy, których można na szczeblu państwowym zrobić. Swego czasu w CIA, w Departamencie Technicznym, była sekcja QDL zwana, czyli to jest sprawdzanie dokumentów podejrzanych. Była to specjalna sekcja techniczna, która krążyła po świecie i różnym politykom w różnych krajach oraz specjalistom ze służb wyjaśniała, na czym polegają i czy dokument jest fałszywy, czy prawdziwy. Bo w różnych krajach ukazywały się, zwłaszcza w afrykańskich, w ogóle w krajach trzeciego świata, ale również w europejskich, ukazywały się różne dokumenty fałszywe, sfabrykowane przez KGB. I w wielu przypadkach te dokumenty przyjmowano jako prawdę, no bo one wyglądały zupełnie prawdziwie. I ta sekcja wówczas jechała, jeżeli na przykład robił się zatarg dyplomatyczny między jakimś krajem afrykańskim a Stanami Zjednoczonymi, stosunki robiły się bardzo napięte, a Amerykanie mieli podejrzenie, że ten dokument może być sfałszowany, to jechali ta sekcja udawała się do danego kraju. Jeżeli sprawdziła, że ten dokument jest rzeczywiście fałszywy, ci eksperci wtedy umawiali się z wysoko postawionym urzędnikiem danego kraju, czasami nawet z prezydentem, i mówili: szanowny panie, to jest dokument, który pan uważa za prawdziwy, ale tu jest błąd, tu jest błąd, tu jest błąd, tu jest błąd. To nie może być dokument, który powstał w Stanach Zjednoczonych. W kilku przypadkach to rosyjskie fałszywki wpadły na napisaniu daty. Z bardzo prostego powodu. W Stanach Zjednoczonych się pisze najpierw miesiąc, potem dzień, potem rok.
A oni pisali najpierw dzień, potem miesiąc, potem rok. Europejski sposób zapisu daty. Amerykański jest inny. Na ten dokument wpadał. Na sformułowaniach. Na bardzo, na drobnych rzeczach. Po prostu znał ktoś świetnie język, ale na przykład nie znał zwyczajów biurokratycznych amerykańskich. Bardzo wiele takich dokumentów fałszywych to poprawiał, zwłaszcza brytyjskich, które rzekomo powstały w Wielkiej Brytanii i były to dokumenty administracji państwowej brytyjskiej, to pisał albo poprawiał Kim Philby, który znał świetnie żargon wewnętrzny administracji brytyjskiej. I to były naprawdę doskonałe dokumenty. Ale i to potrafiono znaleźć. Po, tak powiem, upadku Związku Sowieckiego i w ramach resetu, tą sekcję rozgoniono na cztery wiatry. Po prostu wszyscy ci ludzie odeszli, ci fachowcy od fałszywek. Teraz powołać taką sekcję byłoby bardzo wskazane. W różnych krajach dobrze by było, żeby też powoływano takie sekcje w ramach możliwości danego kraju, które żeby one współpracowały formalnie, nieformalnie, nieważne, wymiana informacji, a zwłaszcza ujawnianie tych fałszywek w internecie powoduje wymianę informacji od razu. To jest błąd, tu jest błąd, tu jest błąd. Owszem, drugą stronę się też informuje o tym, ale można, są przecież różnego rodzaju listy dyskusyjne, które są w mniejszym lub większym stopniu zamknięte, i tam można wymienić takie informacje. Można mieć kontakty prywatne i wymieniać tego typu informacje. W każdym razie rozwijanie takiej ekspertów tego rodzaju, a przecież w internecie jest mnóstwo młodych ludzi, którzy by bardzo chętnie takie tajemnice rozwikływali, to je byłoby ze wszech miar wskazane. W tej chwili powstaje, rozmiar dezinformacji jest już tak daleko posunięty i kłamstw, że zaczynają duże redakcje gazet, organizacji medialnych różnego rodzaju, zatrudniać i tworzyć specjalnych redaktorów antydezinformacyjnych. I to jest też, że wszystkich miar wskazane. Są to na ogół starzy emeryci lub dużej klasy fachowcy z dawnych lat, którzy, mając olbrzymie doświadczenie na swój rewolucyjny nos oraz na wiedzę, oraz na znajomość Rosji i trików rosyjskich służb, węszą i usiłują rozpoznać, czy dana informacja jest prawdziwa, czy może trącić dezinformacją lub fałszywką, lub w ogóle podkolorowaniem i gdzie została podkolorowana. Tego się nie można nauczyć na żadnej uczelni, to trzeba się nauczyć w redakcji tego. Pracując na materiale i znając, nazwijmy to, algorytm mediów i organizacji medialnych drugiej strony. Jeżeli ktoś przez lata całe był korespondentem na przykład w Moskwie albo zajmował się rosyjskimi sprawami, to jemu jest to znacznie łatwiej, bo zna sposób myślenia. Zna sposób kłamania. I taki człowiek, no, na, jak to się mówiło w komunistycznych czasach, na rewolucyjny nos wyczuje, że coś śmierdzi. Ja miałem takiego starszego kolegę w swojej redakcji w Polskim Radio, w redakcji dzienników, kiedy pracowałem. To był stary, porządny ubek. I jeżeli on powiedział, słuchajcie, mnie to śmierdzi, z tego będzie jakaś afera, wiecie co, poczekajmy parę godzin, nie podajmy tej wiadomości. To nikt z nas młodych, piszących, nie to, że myśmy jego szanowali za to, że on jest tam redaktorem odpowiedzialnym, tylko że wiedzieliśmy, że jak on powie, że na mój rewolucyjny nos coś tu źle pachnie, to warto poczekać. Dlatego, że i rzeczywiście na ogół po paru godzinach albo się wyjaśniało, że był błąd. Przecież chwalić Boga agencja France Press, która była szybka, no, chyba najszybsza wówczas, w tych 70. i 80. latach była najszybszą agencją na świecie,
ale trzykrotnie przedwcześnie uśmierciła Breżniewa. To ja to sam przeżywałem, w związku z czym wiadomość o tym, że towarzysz Breżniew umarł, to żeśmy, jeżeli to było przez France Press podane, no to już spokojnie, spokojnie, na bok. To już nawet nie trzeba było czekać na tego naszego kolegę, żeby on powiedział, że coś tutaj nie tak pachnie. To się odkładało na bok, bo się po paru godzinach, czy tam po kilkudziesięciu minutach czasami pojawiała notka na dalekopisie, kill, 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 wycofujemy tą wiadomość. Tak? No więc... I to jest, to się zaczyna w tej chwili wracać do tego, że takich redaktorów antydezinformacyjnych zaczynają tworzyć zachodnie organizacje, duże zachodnie organizacje medialne. To jest koszt. Ale to warto by było i u nas w kraju to zrobić. Tylko kwestia tego, czy tym mediom rzeczywiście zależy na tym, czy te media nie są przypadkiem tak, że taka informacja pójdzie, dlatego, bo on bardzo odpowiada, żeby taka informacja poszła. Natomiast ja byłem bardzo zaskoczony, kiedy w jednym z mediów, które widziałem, które uważam za, nazwijmy to, z prawej narodowej strony, a w każdym razie z tych mediów nienależących do ścisłego mainstreamu, to zobaczyłem nagle film, gdzie powoływany film z Russia Today na dość kontrowersyjny temat. No to ja bym się trzykrotnie zastanowił, czy taki film należy dać. To był taki wprawdzie filmik, no, z internetu wzięty, ale ja bym się bardzo zastanawiał, czy taki filmik dać w ogóle. Wiedząc to, co ja wiem o tym Russia Today i co Państwu dzisiaj prezentowałem. I bym trzy razy sprawdził, albo i pięć razy sprawdził, a najlepiej właśnie metodą odczekać albo odłożyć na bok. To nic się nie stanie, jak tego filmiku nie będzie. Jeżeli podamy wiadomość, jeżeli ta wiadomość jest sprawdzona z innego źródła, a najlepiej z trzech źródeł, podczas mojej pracy w BBC to mnie nauczono jednego. To też jest bardzo zresztą charakterystyczne dla tej organizacji medialnej. Trzeba mieć z co najmniej dwóch niezależnych źródeł wiadomość, a jeżeli lub od korespondenta BBC. Korespondent BBC jest bowiem uważany w BBC wewnątrz za alfę i omegę. Jak on podaje, to znaczy, że tak jest, co nie zawsze jest prawdą. Dlatego, bo on podaje w ramach interesów Wielkiej Brytanii, więc to może być mocno nachylone. I niekoniecznie musi tak być, ale taka jest zasada. Co najmniej dwa niezależne źródła, najlepiej trzy niezależne źródła, albo korespondent BBC. Zresztą w BBC jest sporo różnych takich prawideł, które są bardzo dobre, sprawdzone, ale jednocześnie pod pozorem absolutnej niezależności to jest realizacja interesów brytyjskich. Jeżeli Państwo w dawnych czasach słuchali BBC, tej po polsku, to wszystko, zawsze było prezentowane, że to BBC World Service, to jest taka niezależna absolutnie stacja i tak dalej, i tak dalej. No bo przecież BBC jest niezależne. BBC jest z abonamentu finansowane. Fajnie. Tylko BBC wewnętrzne, to na teren Wielkiej Brytanii, jest finansowane z abonamentu. A BBC, co się nazywa dzisiaj World Service, wcześniej World Service, a jeszcze wcześniej to było Imperial Service, to jest to finansowane z grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Co zresztą jest powiedziane w każdej takiej, było powiedziane, bo w tej chwili polskiej sekcji nie ma, było powiedziane w każdym magazynie takim poważniejszym, nie w dzienniku, ale w magazynie, w magazynach informacyjnych. Świat widziany z Londynu. To nie jest świat prawdziwy, to jest świat widziany z Londynu, prawda?
I Ministerstwo Spraw Zagranicznych decydowało o tym, o budżecie, o czasie nadawania, o godzinach nadawania i języku nadawania, czyli po podstawowych sprawach każdej rozgłośni radiowej. I oni decydowali. To była po prostu agenda propagandowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Foreign Office. Ale było to pod szyldem BBC, które rzekomo prezentowało się jako taką niesłychanie niezależną i tak dalej, i tak dalej. Ale już z racji swojego fundamentu była to organizacja medialna, która jako organizacja medialna Ministerstwa Spraw Zagranicznych prezentowała świat widziany z Londynu. Prawdę mówi. Tylko kto na to zwracał uwagę? I jeszcze z takich rzeczy, które można zdziałać i zapobiegać dywersji ideologicznej, dywersji raczej w ogóle generalnie dezinformacji, bo ja to już uznam kłamstwu, bo to jest najogólniejsze sformułowanie, bo przecież podawanie tylko części prawdy to też jest kłamstwo. Przede wszystkim wiedza. Moi Państwo, przede wszystkim sobie trzeba zdać sprawę z tego, że jesteśmy obiektem szturmu informacyjnego. Że żyjemy w cywilizacji kłamstwa. Że przecież nawet w marketingu, czym się różni dziennikarz od marketingowca? Dziennikarz powie, w tym traktorze odpadło koło. A pracownik marketingu? W tym traktorze trzy koła dobre, prawda? I jedno i drugie prawdziwe, ale inna prezentacja. Swego czasu za moich, kiedy jako robiłem studia dziennikarskie, to było w ten sposób, i byłem członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, to kolega dziennikarz, który dostał na pracę albo ofertę i podjął pracę rzecznika prasowego, musiał zawiesić członkostwo w SDP. Dlaczego? Dlatego, że on wtedy nie był dziennikarzem. On był rzecznikiem prasowym. Jeżeli zaczynał pracować w marketingu, musiał zawiesić członkostwo w SDP, bo on przestawał być dziennikarzem, albowiem obowiązkiem dziennikarza jest dochodzenie do prawdy. A obowiązkiem rzecznika prasowego i marketingowca jest służenie jakiemuś chlebodawcy i nawet kłamanie w imię tego chlebodawcy, czyli to jest sprzeczne z zawodem dziennikarskim, bo to dziennikarz ma dojść do prawdy. Natomiast tamten ma w razie czego zakłamać prawdę, jak potrzeba, bo on nie ma, to nie jest jego naczelna idea, która jest, ma wyznaczone, naczelne zadanie przez profesję. Przez profesję ma służyć chlebodawcy, interesom chlebodawcy. A dzisiaj pomaszerowałem na swój stary wydział i patrzę. Wydział Dziennikarstwa i Marketingu. Zatarto, zakłamano, zatarto różnice w ogóle zupełnie. I dlatego mamy redakcję, które raczej przypominają redakcje pełne dziennikarzy lekkiego prowadzenia. Dobrze, to jest mniej więcej, proszę Państwa, ale wiedza, od razu mówię, wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza. No niestety trzeba się uczyć, chyba że nam nie zależy na niczym. Będziemy oglądać sobie telewizję, pić piwo, rzuć chipsy, i staniemy się wkrótce i nam przestanie być obchodzić, czy jesteśmy ludźmi, czy jesteśmy zasobem ludzkim i czy mamy imię i nazwisko, czy tylko numer PESEL. Bo tak jesteśmy, jak ja byłem w szkole i czytałem o historii książki o wojnie i później po wojnie, różne, nawet czytanki historyczne w szkołach, to fakt, że w Auschwitz tatuowano numer ludziom, obozowy numer, to był uważany za zbrodnię przeciwko ludzkości. A dzisiaj? Dzisiaj każdy z nas ma PESEL. Nie jest człowiekiem, jest numerem. A kiedyś był personalny.
w biurach, prawda? A dzisiaj kto jest? To jest... O Boże, że ja się nie wiem. Tak, no, ale nie, to jest ładne polskie słowo, że to jest menadżer zasobów ludzkich. Human Resources Manager. No, do tego żeśmy doszli, my jesteśmy redukowani. Moi Państwo, wczoraj była, pan profesor Wielomski tutaj mówił o tym, że my sami się przestajemy stawać, sami sobie, sami pomagamy do tego, żeby przestać być autonomiczni. To jest samoograniczanie się. No i się powoli sami redukujemy. Się redukujemy do numeru, redukujemy się do zasobu ludzkiego, redukujemy się do przedłużenia myszy komputerowej. No dlatego, bo trzeba tam jakoś tą mysz komputerową przedłużyć. No to tam człowieka trzeba posadzić, tak? A resztę robi komputer. Wizja to jest czarna, no ale no niestety taki jest świat, sami go sobie gotujemy. No i to jest wszystko tym strasznie niemiłym akcentem, ale jest światełko w tunelu. Jak będziemy się uczyć, to wiedza daje nam to, wiedza wyzwala. Po prostu jak dużo wiemy, jak nam się chce szukać tej wiedzy, to się ją zawsze znajdzie. Zwłaszcza dzisiaj w internecie. Tylko to, co tutaj mówiłem przed chwilą, może nie wyakcentowałem. Mało Rosjan zadaje sobie trud szukania alternatywnych źródeł informacji. Mówi to w telewizji, to obra w porządku. Poza tym tam jest jeszcze od niepamiętnych czasów, od wieków dualizm myślenia, rozdwojenie jaźni. To jest oficjalne i na terenie Rosji to jest tak, a co ja sobie myślę i mówię na terenie poza Rosją, to jest zupełnie co innego. To już jest u barona de Custin w opisach, że jak on do lądowania w Rosji rozmawiał z jakimś współpasażerem Rosjaninem na statku, to tamten był prawie że jak zachodni, a w Rosji był zupełnie inny. W Rosji przeskoczył na, że tak powiem, wskoczył w pantofle rosyjskie i życie rosyjskie, a tam już jest duży stopień zakłamania. Wobec czego, jeżeli będziemy się uczyć, to będziemy starali się i będziemy powoli być może dochodzić do prawdy. Nie zawsze dojdziemy, przecież ja też nie dochodzę do prawdy, nie jestem alfą i omegą i nie potrafię wykryć we wszystkich fałszywkach, co jest fałszywe, co jest prawdziwe. Ale jeżeli ja dostawałem e-maile od różnych moich kolegów i koleżanek znajomych o tych trupach, którzy uwierzyli w taką wersję, że tam były trupy, te gnijące na tym na pokładzie tego malezyjskiego samolotu, to mnie po prostu ręce opadły. To czułem się tak, jak ci pracownicy byli pracownicy fabryki troli, którzy treści, które oni sami rozpowszechniali i napisali, potem usłyszeli od swoich kolegów i znajomych. Bo przecież to jest niewiarygodne. To są parę rzeczy jest niemożliwych, ale chęć szukania drugiego dna, na czym zresztą gra w tej chwili niebywale Moskwa, chęć szukania drugiego dna i upatrywania wszędzie spisku jakiegoś i przeniewierstwa, przekracza granice i ta chęć jest mocniejsza niż zdrowy rozsądek. A pamiętajmy, zdrowy rozsądek ma każdy. Mówi się, to jest tam chłopski rozsądek, na chłopski zdrowy rozum. Tak? Każdy ma, tylko trzeba go dopuścić do myślenia, żeby on zaczął nad myśleniem panować, a nie zewnętrzne działania. I to jest to światełko w tunelu. To my się damy radę obronić przed sterowaniem, przed zarządzaniem postrzeganiem, jakie to jest piękne określenie. Ktoś zarządza tym, jak ja mam świat widzieć. To ktoś inny ma zarządzać. A ja nie chcę. A ja mam ochotę moim myśleniem zarządzać sam. I moim oglądaniem świata zarządzać sam. I oby każdy z Państwa to miał. Ja mam nadzieję, że na tej sali to tak, ale to chciałbym, żeby to tak było masowe, że każdy by chciał widzieć
postrzegać świat własnymi oczami, a nie oczami innych. Dziękuję. Oczywiście tradycyjnie przechodzimy do pytań i zaczynamy od tych zadanych via internet i potem na zmianę ktoś z sali. Zapraszamy już kogoś, może tutaj bliżej do mikrofonu. Pan Mariusz Dul pyta, Russia Today RT jest na bardzo wysokim propagandowym poziomie. Jak odróżnić, co jest tam prawdą, a co nie? Proszę pana, to co mówiłem, wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza. To znaczy, jeżeli pan ma jakiekolwiek wątpliwości, najdrobniejszą, to proszę szukać w internecie potwierdzeń, pomyśleć, gdzie może pan znaleźć takie potwierdzenie i szukać potwierdzenia w innych źródłach informacji. Jeżeli pan szuka i jeżeli pan szuka w RT i ma pan to po angielsku, to szukać w angielskich różnych wydaniach, różnych mediów angielskich, anglojęzycznych. Jeżeli pan nawet w rosyjskich organizacjach medialnych, które mają anglojęzyczny serwis. Nie wszystkie są podległe Kremlowi, albo nie wszystkie, do nie wszystkich wytyczne dojdą. Bardziej to drugie niż to pierwsze. A przynajmniej częściej spotykane jest to drugie niż to pierwsze. Wobec tego, jeżeli pan będzie miał wątpliwość z jakimkolwiek filmikiem czy jakąkolwiek wiadomością, to proszę jak najszybciej sprawdzać nawet w rosyjskich wersjach anglojęzycznych, rosyjskich portali czy rosyjskich gazet itd., itd. A jeżeli to dotyczy wydarzeń międzynarodowych, no to szukać. W tej chwili angielski jest absolutnie powszechny, w związku z czym każdy poważniejszy portal informacyjny będzie miał wersję angielską. To geograficznie najbliżej, po jakiś portal informacyjny geograficznie najbliżej. Jeżeli nawet to będzie dość daleko i pan nie wie gdzie, to proszę na przykład wbić kraj, którego to dotyczy, wbić w Google'a kraj i słowo press, czy prasa, czy media i dostanie pan bardziej lub mniej długą listę lokalnych mediów i tam poszukać wtedy. Któreś z tych mediów będzie miało serwis anglojęzyczny i sprawdzić, czy ta wiadomość tam rzeczywiście też się powtarza, czy nie. To już mówię taka robocza, jak to zrobić roboczo. Sprawdzać. I do każdej wiadomości, no nie trzeba, niestety do każdej wiadomości trzeba podchodzić jak do jeża, no więc ostrożnie i delikatnie. Ale to jest do sprawdzenia większość. I znowu, jeżeli nie znajdzie pan potwierdzenia, to odstawić na bok. I jak znajdę potwierdzenie, to ja w tą wiadomość uwierzę. Zacznę od dowcipu mniej więcej sprzed 40 lat, bo tak go zapamiętałem. Ogłoszono wyścig kolarski. W wyścigu kolarskim uczestniczyło dwóch przywódców, prezydent Ford i Leonid Breżniew. Jest strona rosyjska napisała, w wyścigu kolarskim nasz towarzysz Breżniew zajął drugie miejsce, prezydent Ford przyjechał przedostatni. Amerykanie napisali, Ford przyjechał pierwszy, Breżniew przyjechał ostatni. I to jest właśnie, zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo pan mówił cały czas o trolach, a kiedy przypomniało mi się, że kiedyś Korwin-Mikke mówił o departamencie zajmującym się właśnie preparowaniem dowcipów wprost, które potem były puszczane w społeczeństwo. I pytanie jest takie, znaczy inaczej, to jest tylko skojarzenie na podstawie tego, co pan powiedział, ale wydaje mi się, że po prostu w tej chwili fabryki troli to jest mniej więcej to samo, co było kiedyś, tylko że innymi metodami technicznymi. Tak, proszę pana, tyle tylko, że fabryka troli służy do prania mózgów, nazwijmy to generalnie, do prania mózgów. Departament dowcipów, to była sekcja dowcipów między innymi w SB, specjalna sekcja dowcipów, która miała dwa zadania. Nie tylko dyskredytację określonych osób, jeżeli był ktoś niewygodny, w rozgrywkach wewnątrzpartyjnych lub wewnątrz koalicyjnych, bo przecież mieliśmy wówczas rządy koalicyjne,
to pojawiały się błyskawicznie dowcipy i seria dowcipów o danym człowieku. I pamiętam, jak była duża seria dowcipów, kiedy Gucwa usiłuje, będąc marszałkiem Sejmu, Gucwa z ZSL-u ówczesnego, będąc marszałkiem Sejmu, zaczął, że tak powiem, stawać okoniem, to natychmiast się pojawił dowcip, że laska marszałkowska jest zakończona dużą pustą w środku Gucwą. Proszę pana, więc to była jedna dyskredytacja. Jeżeli się nagle pojawiała lawina dowcipów o kimś, to należało domniemywać wówczas, że są to dowcipy po prostu dyskredytujące i będą jakieś ruchy personalne. Ewentualnie przywołuje się kogoś do porządku. Natomiast ta sekcja i wpuszczanie dowcipów miało również drugie zadanie. Dowcip wpuszczano w określone kręgi i chodziło o to, żeby później prześledzić przy pomocy swojej agentury, czyli tam tajnych współpracowników, prześledzić, jak dowcip się rozchodzi. Bo wobec tego to jest tak zwany wywiad, poniekąd wywiad środowiskowy, czyli rozpracowywanie środowisk i komunikowania się międzyludzkiego. Nie liderów. I niektórędy, jakie są kontakty, kto kontaktuje się z kim, jakie środowisko kontaktuje się z jakim środowiskiem, bo ten dowcip przechodził jakąś stroną i to można było prześledzić. I to było drugie zadanie sekcji dowcipów. Proszę? Przepraszam, ja byłem nieprecyzyjny. Nie liderów, tylko agentów wpływu. Może. Bardziej. Może trochę agentów wpływu, ale to... Jeśli chodzi o SB, to SB nie szukała agentów wpływów. SB miała przede wszystkim szukać agentów, rozpracować społeczeństwo, a przede wszystkim pewne kręgi opiniotwórcze, redakcje gazet, kręgi twórcze, środowiska twórcze, środowiska nawet ludzi coraz niżej w społeczeństwie. Chodziło o pełne rozpracowanie i kto z kim. To jest dzisiaj... Dzisiaj może pan to znaleźć w internecie, jak pan zada pytanie, kto kogo. www.ktokogo.pl. I to jest na podstawie KRS-ów powiązania między firmami. I wobec czego między ludźmi, bo tam jest powiedziane, że nazwisko Kitwasiński powtarza się w takiej spółce. I można sobie potem tam wędrować. To jest kto kogo. Pytanie od pana Michała Kowalskiego, naszego seminarzysty online. Jakie lektury proponuje pan oprócz Wolkoffa, Dezinformacja, Oręż Wojny? Coś nowszego? Proszę pana, jest kilka książek. Oj Boże, w tej chwili jest jedna bardzo ciekawa o propagandzie, ale to jest, chodzi panu o polskie książki, czy chodzi panu o książki w ogóle literaturę światową? Bo polskich jest stosunkowo niewiele. Natomiast ostatnio się pojawiło parę pozycji dotyczących propagandy, ale w języku angielskim, dlatego że on jest najpopularniejszy, więc ale ja panu w tej chwili tytułów nie powiem. Natomiast może pan napisać do mnie, ja wtedy panu tą listę przekażę. Ach, jeśli jeszcze mogę coś, to chyba, proszę pana, jest kilka pozycji nowych wydanych przez Antyk. I to jest chyba kilka pozycji właśnie ogólnie rzecz mówiąc, o zarządzaniu postrzeganiem. Ale to też musiałby pan do mnie napisać, do mnie e-mail jest niesłychanie prosty, Rafał, tak jak od imię, małpa, Brzeski, tak jak nazwisko i .pl. W związku z czym, jak tylko proszę mi w tej rubryce tytuł, czy tam subject, napisać, że chodzi o literaturę na temat, który pana tam interesuje, na temat właśnie dezinformacji, to ja wtedy panu prześlę, co się ukazało ostatnio. Ja chciałem poinformować, że taką listę, panie doktorze, na naszej witrynie może umieścimy. No dobrze by było, ale poza tym ja cały czas marzę, żeby ktoś zna i wziął i uruchomił bibliotekę NAI.
Dlatego, bo ja chętnie różne swoje teksty oddam, żeby można łącznie z książkowymi, z książkami, do których ja mam prawa autorskie, a które tłumaczyłem, żeby były dostępne. Dlatego, że to jest niesłychanie ważne, więc ponieważ na przykład do tłumaczeń na język polski, do wersji elektronicznej, bo sobie to zastrzegłem przed laty, archiwum Mitrochina i KGB Olega Gordijewskiego i Krzysztofa Andrewa do archiwum Mitrochina, to ja mam prawo, w związku z czym mogę to umieścić w internecie i dobrze by było, żeby w bibliotece NAICA takie rzeczy ktoś wtedy sobie mógł sięgnąć, już nawet w wersji elektronicznej to można wtedy bardzo łatwo posprawdzać, zamiast chodzić, szukać, a poza tym są to już książki praktycznie nie do dostania. Robert Kalus, krótko na pytanie tego kolegi z internetu. Mogę polecić Janusza Zajdel? Janusz Zajdel? Paruzja? Polski fantasta? Z lat 80. Książka wydana w 1984 roku chyba w Polsce. Janusz Zajdel, nie wiem, czy pan zna. Ja bardzo, nie znam. Bardzo polecam. I z powrotem do naszego referatu, moje pytanie chciałbym zadać właśnie. Pan poleca, żeby stworzyć fundusz dla dziennikarzy. To jest dobry pomysł, ale co zrobić, jeśli państwo działa w ten sposób, że gnębi i kryminalizuje właśnie tych dziennikarzy śledczych, tak jak to było w Niemczech może miesiąc temu. Minister Heiko Haas wpadł napadł na blogera i go zaresztował za zdradę stanu. Główny prokurator sprzeciwił się, no i ten prokurator musiał podać się do dymisji. Proszę pana, odpowiem wprost. Ktoś to państwo wybrał. No to obywatele powinni to państwo zmienić. Tak, to jest to samo, co u nas w Polsce. No ktoś ich wybrał. No przepraszam, ale to jest, na tym polega demokracja, że sami sobie ważymy piwo. I przecież to, co się tutaj w Polsce dzieje, to jest wszystko lege artis. No tych ludzi wybrano, ci ludzie dostali większość. No to mogą robić, co chcą, tak? I nic nie możemy zrobić, bo możemy ich zmienić. Ale na razie ich mandat ma jeszcze miesiąc mają, tak? A potem będziemy my decydować i zobaczymy, co jak zadecydujemy. Proszę pana, jest to, tylko że to musi być fundusz. Ja nie mówię, żeby to był państwowy fundusz, tylko taka może powstać fundacja. Chodzi o to, żeby była instytucja pozarządowa, wspierana przez rząd, ale na przykład finansowo, bo mogliby dać pieniądze. Ale jeżeli nie będą chcieli, dlatego, bo rzeczywiście, tak jak pan mówi, kij ma dwa końce, my zrobimy taką fundację, a potem ktoś nam wyciągnie brudy i co? I my nie będziemy mieli straszaka, tak? Przestaniemy mieć kij. W związku z czym, nawet jeżeli nie, no to zrobić to fundację taką, która będzie pozarządową, ale po prostu, żeby nawet ci dziennikarze poczuli, że mają jakieś oparcie. Przecież ja podziwiam tych dziennikarzy śledczych, dlatego że oni no, ponoszą olbrzymie ryzyko. I w imię czego? Sławy? Dążenia idealistycznego, dążenia do prawdy i ukazania prawdy, bo to jest mojego zawodu obowiązek? Tak, to należy to podziwiać. Ale nie zostawiajmy tych ludzi samym sobie. Nawet to, że będą wiedzieli, że mogą się do kogoś odwołać, już nie mówię o tym, żeby dostali jakąś pomoc poważną. Zwykle, jeżeli redakcja jest potężna i bogata, to ona wtedy płaci koszty procesu. Ale jeżeli nie jest bogata, no to przecież to jest najprostsza droga do zrujnowania redakcji. Paru dziennikarzy zaskarżyć redakcję, zaskarżyć dziennikarzy. Proces będzie się toczył powiedzmy 2 czy 3 lata, koszta są duże. I co z tego nawet, że przegra ten ktoś, kto zaskarży? A i co?
to, co dostanie jako zwrot, jeżeli sąd przysądzi drugiej stronie, czyli redakcji, zwrot kosztów procesowych, to jest według stawek, które są dziecinne. No. W związku z czym dostaną parę tysięcy złotych i to jest maksimum. Natomiast koszty procesu będą szły w dziesiątki tysięcy. Tak. Nie mówiąc o stracie czasu, nie mówiąc już poza tym o jednej bardzo ważnej rzeczy. To jest terroryzowanie. Ten dziennikarz zacznie się bać, to jest pierwsze. Po drugie, on nie będzie miał czasu, głowy, jak to się mówi, czasu i chęci na myślenie o danej sprawie, na dochodzenie do prawdy. On będzie zaabsorbowany tym, że ma proces i że musi bronić. Proszę Państwa, to jest strasznie ważny element. Nasyłanie drobnej, masowe nasyłanie drobnej agentury przed jakimś poważnym wydarzeniem lub przed wysłaniem i uplasowaniem w danym kraju naprawdę ważnych agentów jest typową, rutynowym działaniem każdej służby wywiadowczej. Krótko przed wybuchem II wojny światowej NKWD zaczęło nasyłać na Polskę masowo drobną agenturę. Dlaczego? Dlatego, bo wówczas oficerowie i podoficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza i Dwójki oraz policji, która walczyła z komunistycznym podziemiem, bo to była sprawa policji, czyli tak zwana defensywa, jak komuniści to nazywali defa, to ta drobna agentura, przecież liczba tych oficerów była ograniczona. Liczba tych podoficerów była ograniczona. A przecież złapanie nawet takiego drobnego agenta nasłanego to wymagało spisania protokołu, opracowania, rozpracowania i tak dalej. Parę dni roboty. Nawet jeżeli parę dni. A jeżeli przysłano takich kilkuset, to zatykały się możliwości działania służby. I o to chodziło. I wówczas przy takim zatkaniu możliwości służby można było przerzucić paru naprawdę poważnych agentów, liczących się. A to, że te płotki powpadały, to rozkusz magazynowy. Proszę pana, ja chcę sobie tylko, to z dzisiejszymi imigrantami jest dokładnie to samo. W tych tysiącach to ilu jest agentów, że tak powiem, nie agentów, tylko albo oficerów kadrowych, pracowników kadrowych obcych służb, a ile jest i ile setek już w tej chwili, a ilu jest jeszcze takich naprawdę na poważnych oficerów kadrowych jakichś służb? Takich, którzy mają zostać i mają być na długo i mają się uplasować w różnych miejscach. Więc to jest normalny system. Tak się to robi. Każdy ruch migracyjny na szerszą skalę to jest jakiś procent w tym ruchu migracyjnym, wszystko jedno jakim, jest zawsze agentury. No nazwijmy to agentem, to się jest na ogół, bo tu jest rozgraniczenie. No, agent to jest obcokrajowiec zwerbowany przez naszą służbę. Jeżeli to jest człowiek naszej służby, no to on może być oficer kadrowy, współpracownik, tajny współpracownik, konsultant i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest agent. Agent to jest zawsze obcokrajowiec zwerbowany przez naszą służbę. Więc ilu jest takich oficerów kadrowych lub ilu jest naszych tajnych współpracowników w każdym takim ruchu migracyjnym? Zawsze się tam plasuje. Pan Marcin Wójcik pyta, w jaki sposób realizowane jest finansowanie agentury rosyjskiej? Czy jest to pozycja w budżecie Rosji, czy z innych źródeł? Proszę pana, w budżecie Rosji, owszem, są na pewno jakieś, że tak powiem, pozycje, nie wiem, może to jest pozycja rozwój kultury albo czegoś innego, albo będzie pozycja, że na służby specjalne, być może jest taka pozycja. Nie wiem, ale to nie jest oficjalne. Jeżeli panu chodzi o to, czy to jest finansowane ze środków budżetowych państwa, czy to jest przez prywatne,
inicjatywę, to ja panu odpowiem. I jedno, i drugie. Bo ja sobie nie wyobrażam miliardera rosyjskiego, którego poprosi Putin, słuchaj, wiesz, nie chciałbym, żeby tam ci i ci dostali pieniądze bezpośrednio od nas, żeby to było od razu widać było, że to jest ślad tutaj. Weź tam, zrób, bądź taki dobry i sypnij coś tam grosza. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ten miliarder nie sypnął grosza. Poza tym, nie mówiąc już, dlatego, o, jeszcze jedno właśnie z pytanie, jak się bronić. Tak zwani eksperci, tak zwani, znaczy dziennikarze, ekspert, dziennikarze chyba w niektórych krajach muszą, ale ta dziennikarze, eksperci, w ogóle ludzie opiniotwórczy powinni deklarować swoje powiązania międzynarodowe. Bo potem się okazuje, że w dyskusji ekspertów i komentatorów biorą wszyscy udział, którzy mają na przykład powiązania z Rosją. Tak jest najczęściej w RT. Że jak się popatrzy, no niby to jest niemiecki, francuski, brytyjski, amerykański ekspert, który się zajmuje czymś i czymś, od jakichś tam spraw, ale jak się pogrzebie, to się okazuje, że on jest tam w Radzie Nadzorczej gdzieś w Rosji, albo w jakiejś fundacji, albo ma jakieś kontakty daleko idące i apanaże stamtąd płynące. Jest to, innymi słowy mówiąc, agentura wpływu. Albo nawet jeżeli nie wpływu, bo on nie działa w swoim kraju, ale to jest agentura propagandowa wówczas dla RT. Więc coś takiego powinno być, ludzie, którzy są na ekranach, powinni mieć obowiązek deklarowania swoich powiązań, czy tam kontaktów międzynarodowych, z których czerpią pieniądze, jakieś dochody. I wtedy takich powiązań byłoby łatwiej. Ja myślę, że to jest zbyt idealistyczne, no ale taka jest jedna z propozycji, które walki z dezinformacją. A ja cały czas wracam do tego, co powiedziałem wczoraj. Bo jak i tu jak wyróżnić, czy coś w RT jest sfałszowane, czy nie. RT trzeba mieć do tego telewizor. A odstawmy telewizor, nawet nie na strych, jak tu wczoraj profesor Wielomski tylko powiedział, tylko wystawmy na śmietnik i przestańmy patrzeć ten ekran. Zacznijmy czytać z powrotem, a nie patrzeć. W internecie też się czyta. Jak będę bardzo chciał, to sobie tam znajdę i obrazki. Ale najpierw przeczytam, tak? Czy ktoś najpierw puszcza film, a potem czyta? Czy najpierw się czyta informacje, a potem się zagląda, co jest na filmie, tak? Przynajmniej ja tak robię. Być może to jest dla mnie odruch, ale być może młodsze pokolenie, które jest bardziej wizualne i bardziej obrazki do niego przemawiają, najpierw ogląda obrazki, a potem dopiero czyta informacje obok. Nie wiem, to tak daleko to nie prowadziłem takich studiów, ale dla mnie odruchem jest najpierw przeczytać, a potem pooglądać. Dzień dobry. Ja mam pytanie, czy ma pan informacje, jak wyglądają takie, jak są zorganizowane takie armie troli na Zachodzie? Bo... Ależ już panu mówię, o proszę bardzo, proszę pana. To nie rosyjski, tylko pomysł, dokładnie. Dokładnie, bo właśnie na konflikcie na Ukrainie bardzo dobrze było widać tą walkę z Rosji i tak samo nawet lekka krytyka Ukrainy, no była no praktycznie pod zmasowanym atakiem też normalnych armii troli, że wszystko, co, jeżeli ktoś coś powiedział złego na Ukrainę, to już był rosyjskim agentem, tak? Takie nastawianie. Jaka jest specyfika właśnie tej drugiej strony, tak jakby no, amerykańskich służb, czy tam niemieckich, no w końcu ochrana była zbudowana na pruskich służbach. Już panu mówię, jak to wygląda w różnych krajach. Zaczął pan od Ukrainy, to mówię. Od grudnia ubiegłego roku Ministerstwo Informacji uruchomiło w ogóle oficjalne działania antypropagandowe rosyjskie. A armia troli ukraińskich działa od samego początku, tylko na początku zresztą była to armia spontanicznie powstająca i dopiero później została jak gdyby najpierw zorganizowana, sformalizowana trochę, a potem zinstytucjonalizowana. Zresztą dużo jest pani na sali, ale ja przepraszam, że ja to będę mówił teraz brzydkie wyrazy, ale niestety na tym ta kampania polegała. Na samym początku na Ukrainie, jak państwo pamiętają,
z internetu powstała, i to spontanicznie powstała, cała kampania z pioseneczką Putin chujło, prawda? Oglądaliście to państwo? Była to znakomicie po całym świecie, jak gdziekolwiek się Ukraińcy, nawet w Meksyku jak się pojawili, to zapłacili orkiestrze, żeby grała tą pioseneczkę i sobie gromko śpiewali, nakręcili i potem te filmiki były w internecie. Więc była to spontanicznie zorganizowana taka kampania. Dyskredytująca oczywiście, z tym, że akurat ukraińskie chujło to jest bliskie, ale to nie jest dokładnie to samo. I w tej musiało to zaboleć w Moskwie, musiało to mocno zaboleć, albowiem w tej chwili prowadzona jest kampania łącznie z wiecami, wykrzykiwaniem jako sloganem i hasłem wieców. Obama jest szmak. Szmak to jest wzięte z jidysz sformułowanie, gdzie w jidysz to oznacza penisa, a w żargonie amerykańskim szmak to jest ktoś, wszystko, od właśnie, nazwijmy to penisa, ładnie łacińską nazwą, po człowiek, na którym nie można zupełnie polegać. To jest bardzo szerokie, pejoratywne sformułowanie. W tej chwili odpowiedź jest, jak gdyby nawet temat jest, to slogan jest ten sam. Dlatego, bo takie samo zabarwienie ma to w języku ukraińskim, bardzo podobne. Więc to jest wymiana, proszę pana, jak gdyby wzięcia z jednego na drugi temat. Te przejęcia, musiało zaboleć to w Moskwie, dlatego to w tej chwili to jest, że tak powiem, w drugą stronę obrócone. Ale wróćmy do troli na Ukrainie. To ministerstwo, to informacji zostało szybko określone zresztą w internecie ukraińskim jako Ministerstwo Prawdy, dlatego, bo mniej więcej ma takie samo zabarwienie. Ale Jurij Stec, który jest tym ministrem informacji ukraińskim, oficjalnie stwierdził, że powołali armię informacyjną, czyli to jest po prostu odpowiednik armii troli. I oni to stosują. Te same, mniej więcej te same, tą samą taktykę. I obie strony wymieniają się, począwszy od inwektyw, skończywszy na mocno spreparowanej, ale prawdopodobnej dezinformacji. To jest Ukraina. Proszę pana, w Wielkiej Brytanii GCHQ, czyli to jest wywiad elektroniczny, też przyznaje, że ma swoich troli. I chodzi o to, żeby wywierać wpływ na debaty, na dyskusje online i wpływać na wyniki wyborów. Żeby tymi dyskusjami online wpływać na wyniki wyborów wewnątrz Wielkiej Brytanii i jak gdyby wzmacniać, nagłaśniać oficjalne wiadomości, oficjalne informacje na YouTubie. I również wysyła różne fałszywe e-maile z fałszywych kont. Robią to. I również wprowadzają chaos w internecie. To zresztą nie jest nowość, dlatego że gdzieś w drugiej połowie, nie, na początku lat 90. Ashford w hrabstwie Kent stacjonowała jednostka, o której mówiono, że jest to pluton, ale miała to około 100 ludzi, czyli to była, chyba 120 ludzi, to miała siłę kompanii. I była to kompania właśnie walki internetowo-sieciowo-hakerskiej, no nazwijmy to w ten sposób. Były manewry, zorganizowano manewry, i gdzie obiektem ataku był dyktator, który nie poddaje się opinii międzynarodowej, działaniom międzynarodowym. Chodziło o Saddama Husajna wówczas, no ale określano to jako dyktator, w domyśle Husajn,
Któremu to dyktatorowi, aż bardzo to skrócę, któremu to dyktatorowi drogą elektroniczną najpierw powiedziano, że wiesz, jeżeli się nie kanałami dyplomatycznymi. Zapytano, powiedziano mu, że jak wiesz, nie podporządkujesz się, to będziesz miał kłopot. I później drogą elektroniczną zamrożono jego fundusze w różnych bankach tego państwa. Ponieważ dyktator nie podporządkował się, wobec czego wprowadzono różnego rodzaju komputerowe bomby do systemu sterowania energetyką kraju. I wprowadzono chaos energetyczny. I znowu kanałami dyplomatycznymi. Podobno ma pan jakieś kłopoty, w związku z czym może by pan jednakowoż podporządkował się, ponieważ on się nie podporządkowywał. W związku z czym, że nie pamiętam po kolei, co tam było w tym jego fundusze różnego rodzaju to mu wyciągnięto skąd i przelano gdzieś, zniknęły w czarnej dziurze elektronicznej bankowości. Ale jest najciekawszy, jest ostatni, finalny element tych manewrów był, że dyktator postanawia wystąpić z orędziem do narodu i zasiada przed kamerami telewizji, siada i w tym momencie zaczyna się kajać, że on się podporządkuje, że on przeprasza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jest to zmanipulowane od początku do końca przemówienie, które w momencie, kiedy dyktator usiadł, to w tym momencie włączono i na sygnał telewizji krajowej nałożono sygnał z satelity. I dyktator mówi coś zupełnie innego. Proszę pana, to były czasy, początek lat 90. najdalej, najpóźniej. Być może wcześniej, już ja nie pamiętam. Takie możliwości są. No przecież w końcu Radio Solidarność nakładało w czasie stanu wojennego, nakładało sygnał dźwiękowy na kanał telewizji, tak? I nadawało swój program na kanale telewizyjnym. Ci młodsi nie pamiętają, starsi prawdopodobnie tak, jak się to w blokach gasiło światło, to patrząc, kto słucha. I jaki jest zasięg nadajnika. Zasięg nadajnika był około 2 km do 2 km. Maksymalnie, jeżeli to w dobrym miejscu stał nadajnik i dziennik telewizyjny, speaker dziennika, prezenter dziennika telewizyjnego kłapał dziobem, a na się zaczynało tylko od tego siekiera, motyka, piłka, szklanka i tak dalej, od tą melodyjką, a potem szło Radio Solidarność przez 1,5 minuty, czy przez 2 minuty, dlatego że później było po prostu za bardzo niebezpiecznie, żeby trzeba było zwinąć sprzęt i resztę. Jak ktoś będzie bardzo chciał, to kiedyś mogę przynieść film z czegoś takiego, jak to wyglądało, bo jestem chyba jedynym posiadaczem nagrania wideo z operacji takiej Radia Solidarność. Dobra, GCHQ to już żeśmy... A nie, jeszcze nie. Jak pan chce, to mogę panu podać... kryptonimy tej operacji różnych właśnie typu trollowego w Wielkiej Brytanii, ale to nie wiem, czy to jest takie akurat ważne. Na Ukrainę żeśmy mówili, Wielką Brytanię żeśmy już powiedzieli, w Indiach jest to bardzo popularne, ale to w kampanii wyborczej i gdzie Janata Party i konkurencyjna partia używały swoich fabryk troli, swoich troli, swoich drużyn troli i się, że tak powiem, rżnęli w internecie jedni drugich, że tylko kurz leciał, a przynajmniej tak podaje Times of India, że jedni bronili swojej partii, a drudzy atakowali, bo to tam był podział, że jedni są merytorycznie od obrony, to znaczy, że wiedzą dokładnie, co robił rząd i potem tam punktowali, a drudzy są od atakowania przeciwnika, czyli mają rozeznanie, to bardzo to ładnie zrobili Hindusi. Grupa troli, która broniła rządu i była w tej mierze świetnie zorientowana w tym, co rząd zrobił, a druga grupa, co spaprała opozycję. W związku z czym miała rozpracowaną opozycję. Jedni atakowali opozycję i byli od tego, a drudzy jak opozycja atakowała rząd, no to odpierali te ataki.
W Chinach jest również to samo, a mianowicie trolle, które chwalą i apologizacja partii komunistycznej. Także to są rzeczy stosowane wszędzie. A mało tego, w 2013 roku w Chinach, proszę Państwa, powołano oficjalnie zawód analityk opinii internetowych. I to są ci, którzy na podstawie wpisów pod postami, komentarzy do różnych informacji, starają się rozeznać, czym żyją ludzie. To jest jak gdyby sondaż robiony, analiza, i to są analitycy opinii, analityk opinii internetowej. A ile osób jest zatrudnionych właśnie jako takie analitycy, tacy analitycy? No, w Chinach, duży kraj, dużo ludzi, to około 2 milionów ludzi się zajmuje czymś takim. Proszę? Nie, około 2 milionów. No. Przynajmniej tak wspominają gazeta poranna, pekińska gazeta poranna właśnie taki szacunek podała. O. Dziękuję. Teraz pytanie z internetu. Tylko a to trzeba się pani premier zapytać, bo to przecież ona powiedziała, że uruchomi armię troli. No ale jakoś sądząc z tego trollowania prorządowego, to tam albo nie fachowcy, albo jakieś takie, no pewnie jakiś koleś kolesia, więc... Ja zanim zadam pytanie z internetu kolejne, to chcę powiedzieć, że mówiąc językiem radiowym, wyjechaliśmy trochę poza ramówkę, ale ponieważ temat jest ciekawy, myślę, że nikt się nie obrazi, że trochę potem skrócimy naszą przerwę, więc proponuję, żebyśmy jeszcze do 12 kontynuowali, a ten kolejna prelekcja przesuniemy ją na mniej więcej 12:10. I dwa podobne pytania. And V pyta. Wykład Jurija Bezmienowa dotyczący napaści na państwo odbywał się według pewnego scenariusza. Czy jest to wykład zawierający prawdziwe informacje, czy jedynie dezinformacja? I drugie podobne pytanie, proponuję to połączyć. Pyta Ardilor, czy zna pan prelekcję Juriego Bezmienowa, jak napaść na państwo? Jeżeli tak, to jaka jest pana opinia na temat przedstawionych przez niego sposobów dywersji oraz co pan sądzi o nim samym? Proszę pana, nie znam tego artykułu, nie znam tego pana, w związku z czym nic nie potrafię powiedzieć, natomiast serdecznie dziękuję za podanie, że tak powiem, nazwiska i adresu. I od razu spróbuję to zrobić i przy następnej jakiejś okazji to będę starał się Bezmienowa właśnie zobaczyć, bo co on napisał? Nie znam, po prostu inaczej. Mnie jest stosunkowo trudno ciągnąć, czy coś dużo czytać w języku rosyjskim, albowiem zardzewiałem. No przepraszam, ale zardzewiałem w tym języku. Na YouTubie jest po polsku? No to dobrze, no to tym bardziej. No. Jest napisane, damy panu link. NV zamieścił drugie pytanie. Rosjanie wspierający ruchy zielonych w Europie po to, by osłabić potencjał energomaterialny krajów Europy. Prawda czy fałsz? Proszę pana, każda, z punktu widzenia Rosjan, każda zadyma w Europie jest dla nich czymś, co jest korzystne. Tym bardziej energetyczna zadyma, czyli jakikolwiek paraliż energetyczny jest zawsze korzystny dla Rosji, dlatego że widzicie, jak nie będziecie korzystali z naszego gazu, to będą problemy. Albo każde, także to jest, być może nie jest przez nich finansowane, ale na pewno zostało rozdmuchane propagandowo. Panie profesorze, nie jestem profesorem, nigdzie nie wykładam poza NAI. No wykłada pan właśnie teraz. Skoro Kreml jest i był taki sprawny w wojnie informacyjnej, to jak mógł przegrać zimną wojnę, która wojną informacyjną właśnie była? Proszę pana, zimna wojna nie była wojną informacyjną, tylko i wyłącznie informacyjną.
I coś, co sygnalizowałem, nie powiedziałem do końca. Widocznie, ale to tutaj pasuje. Kreml miał w czasach Związku Sowieckiego sztywny gorset ideologiczny. Nie mógł wielu rzeczy robić. Nie mógł na przykład popierać partii prawicowych. Po pierwsze. Po drugie, kwestie techniczne. Owszem, nadawał na falach krótkich, bo tylko wtedy były na krótkich falach można to było robić, prawda? W tej chwili nie ma zakresu krótkofalowego, odbiorniki nie mają w zasadzie zakresu krótkofalowego. Krótkie fale się skończyły w radiu. A z jednej strony rosyjskie i poza tym nie umiał, dlatego że z życia Związku Radzieckiego, taka audycja była w polskim radio i ona była powtarzana w bardzo wielu językach, była tak bezgranicznie nudna i nieciekawa, bo była to chwalba Związku Sowieckiego od początku do końca. Ale gorset ideologiczny nie pozwalał robić tego elastycznie, czyli nie pozwalał czegoś skrytykować, żeby potem powiedzieć, gdzieś przemycić coś innego. A tutaj mamy sukcesy, owszem, ale tu mamy wielkie problemy. Oni mieli tylko sukces. My nigdy nie popełniamy pomyłek, my wszystko zawsze lepiej wiemy. To była zawsze linia partii, wobec tego tą linię partii należało lansować bez względu na to, czy to mądre, głupie i tak dalej. I tu w tej wojnie informacyjnej rzeczywiście przegrali, ale zimna wojna to nie była tylko i wyłącznie wojną informacyjną. To nie tak. Natomiast na froncie informacyjnym ewidentnie przegrali. Na froncie informacyjnym obecnie ewidentnie wygrywają. Ewidentnie wygrywają. Na razie. Zobaczymy jak... Dlaczego? Dlatego, że są sprytniejsi, a na Zachodzie, proszę pana, jest bardzo podstawowa sprawa. Tam się sam Zachód rozbroił. To, co mówiłem. Polikwidowano specjalistów. Uwierzono, że Rosja sowiecka, Rosja była inna, a Rosja putinowska jest zdecydowanie inna i to jest mądra, uczciwa, porządna i tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, ja panu dam taki obrazek. W pewnym momencie, na początku lat, po rozpadzie Związku Sowieckiego, prowadzę w Londynie, skontaktował się ze mną znajomy znajomego, który jak po tam rozmowach i tak dalej, poszedł w biznes, nazwijmy to w ten sposób. I dał mi swoją wizytówkę, w związku z czym ja w internecie natychmiast sprawdziłem firmę. Prezesem firmy jest wiceszef pewnego departamentu do spraw rosyjskich w CIA. Wiceprezesem jest jego odpowiednik z KGB. I tak obaj panowie z takim personelem, firma ma, konsultingowa oczywiście, a jakże, ma siedziby w Zurichu, Londynie i Moskwie. Oraz biuro w Nowym Jorku, ile pamiętam, nieważne. Zaczęto robić interesy, moi państwo, po jednej i po drugiej stronie rozpiżono służby w ramach dywidendy pokojowej. No to gdzie ci ludzie mieli pójść? Do roboty, tak? Specjaliści na dość wąskiej specjalizacji, do dodatek mało znanej na świecie. No. No, a gdzie mieli znajomych? Po drugiej stronie. No, to jest ewidentne. No, jeżeli jeden szef doskonale wiedział, że tamten jest szefem, tak? Czy tam zastępcą, wszystko jedno. Oficer z tej służby wiedział, kto jest oficerem z tamtej służby, choćby z Ordre de Bataille. Obu służb, które wszyscy mieli u siebie na biurku albo w szufladzie. W związku z czym, jeżeli można robić biznes z Rosją, no to z kim robić biznes, tak? Kogo tam my znamy? No znamy tego. A z kim robić w Stanach Zjednoczonych biznes, jak już z KGB emerytura marna? Mitrochin to przynajmniej jak przyszedł na emeryturę, to potem zabrał archiwum i sprzedał Brytyjczykom, tak? A inni? Zwolnieni w ramach tam kolejnych przegrupowań służb, no gdzieś do biznesu. No to kogo ja znam w Stanach Zjednoczonych? No tego z CIA, tak? Dlatego, bo ja mam Ordre de Bataille CIA.
Wiadomo, że jak on był na kierunku sowieckim, to zna rosyjski, to ja się z nim dogadam. Tak wiadomo, że tam Kryszkin był na kierunku amerykańskim, no to zna język angielski, no to ja się z nim dogadam, prawda? Naturalne, ludzkie, robimy wspólny biznes, dlatego, bo wolno. I wolno się bogacić, tak? Moi Państwo, był taki rosyjski poeta Gawryłow. Dlaczego został tytułem, nadał swoje przejęto jego nazwisko jako tytuł i nazwę, to nie wiem i nikt chyba nie wie. Ale było coś takiego, co się nazywało Kanał Gawryłowa i to było w szczytach zimnej wojny i druga połowa zimnej wojny, że tak powiem nie w szczycie, ale druga połowa, te lata 80. Jak tak zwany Kanał Gawryłowa. Chodziło o to, żeby przez pomyłkę nie doszło do jakiegoś konfliktu, wielkiego konfliktu, nie daj Bóg atomowego, przez złe zrozumienie. CIA i KGB mogły się szczypać, ale wojny między innymi, jak się zaczynało coś robić bardzo groźnie, to któraś ze stron podnosiła słuchawkę, a w każdym razie drugiej stronie dawała cynk, Kanał Gawryłowa. I wówczas przedstawiciele CIA kierunku sowieckiego i KGB kierunku amerykańskiego wysokiego szczebla spotykali się na neutralnym gruncie i albo przy whisky, albo przy wódce i zakąskach wyjaśniali sobie najgroźniejsze elementy. Bo kiedy się zaczynały fizyczne eliminacje obu stron, to wtedy już to było niebezpieczne i wojny szczypać się wolno. Ale kiedy już zaczęły padać trupy, to wtedy sobie uruchamiano Kanał Gawryłowa. Przecież ci ludzie się doskonale znali. Oni świetnie wiedzieli, kto jest kto. Polecam Państwu film Hopscotch. On to jest, czyli Gra w klasy. Nie wiem, jak on jest w wersji polskiej. W wersji angielskiej na YouTubie go nie ma. Być może się gdzieś znajdzie jako Hopscotch. Bardzo. I tam jest dokładnie ten film. Przedstawia perypetie. To jest świetna komedia, świetnie grana. Przedstawia perypetie dwóch oficerów, starych repów, że tak powiem. Jeden z CIA, drugi z KGB. Tego z CIA wyrzucono z roboty, dlatego że był nie. Tam rozgrywki wewnętrzne były. Nie chcę opowiadać dalej. I potem, ale oni się doskonale znali od samego początku. Potem ten z KGB mu proponuje, żeby on jednak, wiesz co, przejdź na naszą stronę, bo ty, taki stary rep, ty zgnijesz w biurze. Ty oszalejesz, to przejdź na naszą stronę. No a ten się nie zgadza, różne są przykłady. Ale to jest, jak wygląda to w terenie walka wywiadu. Jedna i druga strona doskonale wie, kto jest kto. Problem polega na czym innym. Tak długo, jak ja wiem, kto jest kto, to tamci nie dadzą nowego, a ja będę miał kupę czasu, stracę i wysiłku, żeby rozpracować, jak jego zabraknie, jak ja go na przykład aresztuję, tak, i jego zabraknie, to przyślą nowego, tak. Ale kiedy ja się dowiem, kto to jest i co robi i jakie ma powiązanie. I to jest kwestia ekonomii czasu i wysiłku. Ekonomia czasu nas zmusza do tego, żebyśmy skończyli. No, dziękuję. Tak jest, panie doktorze. Ekonomia nas goni. Bardzo dziękuję za interesującą debatę.